Witam serdecznie, moim gościem Rafał Pieńko. Już miałem powiedzieć Kugraw, Tyliczski. Kugraw dalej na koszulce, może być Kugraw, Tyliczski. Witam, siema. Dokładnie, to też mi tak przypomina, że to Kugraw. Ale łączymy tą drużynę, bo ta drużyna od 3 lat pokazuje wysoki poziom jako Kugraw, jako Tylicz. I Tylicz dzisiaj pokazał po raz kolejny, że z pewnego poziomu, nawet gdy jest kryzys, nie schodzi. Czy jest kryzys, to nie wiem, bo wydaje mi się, że już ta końcówka, przynajmniej teraz rundy, coraz lepiej nam idzie. Wygrywamy zdecydowanie raczej mecze. Co prawda dzisiaj był bardzo ciężki mecz, no chłopaki doświadczeni, znamy się zresztą od lat. Wilku czapki z głów, bo przecież to, co dwie bramki mu wyszły gdzieś z wolnego, to pff, do widzenia, nie? Zresztą on zawsze jest groźny sam na sam, no ale to, co właśnie jak się grało w wyższych ligach, to pokazuje doświadczenie. Ciężko było, na szczęście daliśmy radę. Wszyscy, tak jak widzisz, za jednego, bo my gramy wszyscy za jednego, jeden za wszystkich praktycznie, także no tutaj jest nasza siła chyba, dlatego dzisiaj też zwycięstwo. Chociaż nie było łatwo, bo chłopaki też szybko wracali, tak w pewnym momencie 4-3 było na boisku i było groźnie przez chwilę, no na szczęście w drugiej połowie coś chyba zabrakło sił chłopakom i no i wtedy zdecydowanie tak odskoczyliśmy na te 2-3 bramki i tak już chyba zostało do końca z tego, co się orientuje. Wspomniałeś o Mateuszu Wilku. Może być on prekursorem tak naprawdę założenia kolejnych statystyk, ponieważ naszła nas myśl podczas jego wykonywanych dzisiaj rzutów wolnych, żeby w przyszłości prowadzić statystykę właśnie szczelonych goli z rzutów wolnych. Byłoby to jakiś sens? Miałoby to jakiś smaczek? Dla niektórych pewnie by miało smaczek, aczkolwiek gwarantuję ci, że wiele osób nie szczeli takich wolnych, także ta, może być sam w takiej statystyce, ale no zawsze śmiało, no nic wiele, nie, tylko trzeba policzyć parę bramek i zawsze faktycznie gdzieś na koniec na gali to może cieszyć taka nagroda. No. Aczkolwiek, tak jak mówię, pewnie nie będzie wielu takich gości, co ładuje z wolnych takie bramki. Pożyjemy, zobaczymy. Wracamy jeszcze do dzisiejszego spotkania. Dokładnie, w kryzysie nie byliście. Może mieliście delikatny przestój, ale tak naprawdę już jest okej. Trzeba powiedzieć, że Sandecja też się postawiła. Bądź co bądź, nie mieli dzisiaj tego tą armatę, można powiedzieć, Arka Aleksandra. Ale nic tutaj nie ujmujemy drużynie, która zagrała naprawdę fantastyczne spotkanie. Dostali 4 bramki więcej, ale w przebiegu meczu była to ciężka walka o punkty. Oczywiście, że tak. To, że dostali te 4 bramki więcej, to tak jak mówię, też zasługa tego, że my jesteśmy zgrani, że u nas też nikt się tak nie wyrywa na halo, nie idzie, nie kiwa 2-3 gości i strata i zaraz kontra. No wyszliśmy na te 2-3 bramki do przodu, ale tak jak mówię, no chłopaki wszyscy zresztą gdzieś wyżej zawsze grali, a praktycznie zawsze w Sandecji każdy z nich gdzieś grał. Znamy się od lat i szacunek wielki dla nich, na pewno wszyscy zmęczeni. Aczkolwiek, tak jak mówię, no wszyscy parę lat mają więcej od nas, więc oprócz Wilka, no może, ale on tutaj nadrobił dzisiaj jak mógł, tak jest. Co prawda trzeba powiedzieć tak, Mateusz Szafraniec odpadł na troszkę dłużej, ale wrócili Mariusz i Tomasz Szczurek i chyba zrekompensowały się te straty. Dokładnie, no fajnie, że chłopaki wracają, bo i Mariusza, i Tomka chwilę nie było. Grzesia też jeszcze dzisiaj nie było, to też jest nasza taka siła, bardziej z przodu niż z tyłu. No niestety dzisiaj nie dał rady, ale no tak jak mówię, cieszymy się, 3 punkty są. Pozdrawiamy oczywiście Szafę, wracaj do zdrowia Szafa, jak najszybciej. No i tyle chyba z mojej strony. I ostatnie pytanie, wiem, wybiegamy w przyszłość, ale czasem trzeba, szczególnie kiedy ty jesteś tutaj jako przedstawiciel Tyliczu. 2 mistrzostwa z rzędu i macie kolejną szansę na 3 tytuł. Wiem, że to daleko, ale jak najbardziej też szansa realna. No szansa realna z tego, co tabela pokazuje i dzisiaj jak dopisujemy sobie 3 punkty, tak jak mówisz, przeskakujemy tutaj kolegów. Teraz Goldteam też gra chyba z Sylwią, też ważny mecz, zobaczymy jak tam się poukłada. Przede wszystkim to i tak się tu przychodzimy bawić, wiesz o co chodzi, śmiać, pooglądać, wypić jakieś piwo z chłopakami, a co będzie później, wiesz, na gali i tak się wszyscy bawimy, czy jesteś ostatni, czy pierwszy, to puchar taki, czy siaki, to nie ma większego znaczenia. Zabawa, sport i... Najpiękniejsze słowa, naprawdę. Wielki szacunek i dzięki za wywiad. Dzięki.